jestem Klawia Tekanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach, która z podanych liczb jest różna od 2 do potęgi 21. I zanim przejdziemy do podpunktu A, to najpierw zrobię Wam udowodnienie, że to się równa 2 do 21 na dwa różne sposoby. Pierwszy to taki, że dajmy sobie tutaj równa się i jedziemy, że mamy 2 do 20 razy 1, bo wszystko razy 1 to to samo, plus 2 do 20 razy znów 1 to z tego i z tego wyciągamy 20, czyli mamy 2 do 20 przed nawiasem, a w nawiasie z tego mnożenia mamy 1 i z tego mamy 1, czyli mamy 2 do 20, nic innego jak tu jest razy 2, a takie samotne 2 to 2 do pierwszej. Czyli to jest 2 do 21. Ja wiem, że to wygląda trudno, ale można sobie też zapamiętać taką zależność, że na przykład 2 do drugiej plus 2 do drugiej. To wiemy, że 2 do drugiej to 4 plus 2 do drugiej to 4, czyli to jest 8. A 8 to jest 2 do trzeciej. I zobaczcie, że tu było 2, 2 i jest o 1 więcej. Jakby to było z trójkami, to musimy to zapisać 3 razy. 3 do drugiej plus 3 do drugiej plus 3 do drugiej. 3 do drugiej to 9 plus 9 plus 9. A to jest 27. 3 do której potęgi to 27? Do trzeciej. Czyli jakby było 4, to musi być zapisane 4 razy. Jakby było 5, to 5 razy, 6 to 6 razy i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta z podanej liczby jest różna, ta odpada. Tutaj mamy na mocy tego wzoru, że jest a do x-owej, do y-owej, czyli mamy a, x razy y, 7 razy 3 to 21. Hop. Tutaj mamy taki wzór. A do x-owej razy a do y-owej. I my to ze sobą dodajemy. Czyli jest x plus y. 3 plus 7 to 2 do 10. Czyli tutaj mamy odpowiedź, która jest różna od 2 do 21. To jeszcze tutaj mamy połowę z 2 do 22. Czyli mamy 2 do 22 na 2, bo tak działa 1 druga. Czyli tutaj by było a dzielone tak o, czyli odejmujemy, bo przypominam, albo zapiszę, powiem, że niektórzy oglądają bez głosu. Mamy tak, czyli odejmujemy 2 do 21. Odpowiedź C. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.